Ten podły je... glut spysiński. Widzisz, ja na przykład lubię Shaya, nie? Dla mnie ona jest ciekawą, fajną postacią. Nie mówię, że jakąś super, którą bym śledził, ale z jakichś przyczyn wzbudzał mnie sympatię. Gimper jest dla mnie taki, że patrzę na niego totalnie neutralnie, nie wzbudza u mnie ani agresji, ani nie wzbudza u mnie też jakiejś tam jakiejś sympatii wielkiej. Mm-hmm. Ale wkurzył mnie kilka razy Gimper, bo powiedział coś nie do końca zweryfikowanego, podał na to przykłady, faktycznie ze mną niby dyskutował na ten temat. No, ale do konsensusu jakiegoś tam nie doszliśmy, nie? Mhm. Uważam, że kanały komentarzy nie do końca są rzetelne. O. Albo często weryfikują to, jakiego zdania jest internet i podają im to na tacy. Okej. Okay. Wiesz, najpierw... Posłuchajmy dalej. Robią taki research. A, przeczytam, co myślą ludzie w internecie, żebym wiedział, co sam mam myśl. A, to nie, to ja na przykład... Ja nie. Znaczy, oczywiście ktoś może tak powiedzieć, natomiast... No nie, no... Jakby lubię z wami sobie pogadać, lubię zrobić live'a i faktycznie pogadać sobie, przegadać sobie jakiś temat z wami, natomiast nigdy nie ma czegoś takiego, że coś mi napiszecie i nagle zmienię swój wywód na zupełnie na tor swojego wywodu, ewentualnie zmienię kierunek, o tak, bo tylko mi coś napiszecie, nie? To absolutnie nie ma czegoś takiego. Faktycznie mogę coś wziąć pod uwagę, mogę inaczej na coś spojrzeć, ale nie ma czegoś takiego, że mi coś napiszecie i od razu zmieniam zdanie. Ty tak, doktor Frozen? Chcę ci to wygłosić, nie? Bo jest jeszcze ważne to, że jest różnica pomiędzy kanałem commentary... O, mąż jest, myślałem, że poszedłeś. Shiro i doktor Frozen, witam serdecznie. ...w dzisiejszych czasach, a kanałem newsowym, nie? Kanały newsowe to są takie jakby kanały, które tworzą ci kompilacje newsowe. Tak. Konopski na przykład dodaje. Ja dalej jestem kanałem commentary i z tego bardzo cieszę. Nawet jak robię 3 tematy w jednym odcinku, albo 4, to dalej to jest komentarze 4 tematów, a nie newsy. Do tego opinię, czyli jest takim half commentary slash news kanałem, nie? Okay. I są stricte newserzy, na przykład Freak Fight Polska, która on daje takie, jakby wiesz, czysto obiektywne i to ludziom zostawiają jakby do opinii. Aha. No i są kanały commentary, które robią, jak Wardęga, to jest taki 100% kanał commentary, który nie robi tego w formie newsów, tylko bardziej dedykowany film na temat danej jakby sytuacji i on już tam wygłasza na przykład. My też się z tego cieszymy. Wielokrotnie tak się zastanawiałem, czy nie zmienić tego, czy nie pójść w innym kierunku, czy właśnie samych newsów nie robić. I cieszę się, że pozostałem jednak przy tym, że komentarze. To jest jednak coś, co lubię najbardziej, coś, w czym odnajduję się najbardziej i coś, co zamierzam robić dalej. Swoją opinię, ale rzuca na przykład obiektywne rzeczy też, nie? I na live'ach też jakby wygłasza swoją opinię. Ja uważam, że zostałem przez niektóre kanały komentarze czasami skrzywdzone, bo podali nieprawdziwe informacje. Dosłownie nieprawdziwe, nie? A ciężko czasami jest coś udowadniać albo walczyć z wiatrakami, wiesz, co mi chodzi. Po prostu nie podam ci teraz konkretnego przykładu, ale czasami kanał komentarzy podał na mój temat fałszywą informację, więc to bym też podważył troszeczkę rzetelność niektórych, ale też na przykład wyświetla mi się jeden kanał komentarzy, uważam go za przegrywa. Jeszcze raz? Mogę wypowiedzieć, uważam Konopskiego za przegrywa totalnego, który po prostu nic sobą nie reprezentuje, więc, a najłatwiej w dzisiejszych czasach... A czemu aż tak? Zaraz ci powiem, ale najłatwiej uważam, że w dzisiejszych czasach, ja sobą nic nie reprezentuję, ale w takim razie będę zbierał newsy i je komentował. Wiesz, to jest tak naprawdę giga proste. Jedyne, co można przybić piąteczkę im za to, że to wszystko montują i tak dalej, nie? To nie do końca, bo jedna sprawa. Czy można przybić Konopskiemu piąteczkę za to, że wszystko montuje? No nie, bo nie on montuje, nie on robi research, nie on pisze, tylko faktycznie ma tego ludzi. Natomiast absolutnie to nie jest jakiś tam zarzut, tylko faktycznie tak jest. Ale co do tego, że każdy może to robić, no nie uważam. Nie uważam, że każdy to może robić. Uważam, że niektórzy robią to dobrze, a niektórzy robią to po prostu beznadziejnie. I nie każdy ma do tego dryg, nie każdy robi to w sposób fajny. Co to w ogóle za kanał? Jest Boomers Family i 129 tysięcy widzów? Chcesz wspólny film, bądź chcesz współpracy? Co tu się dzieje? Co jest? Kupili kanał? Jak to wygląda? Patrzcie. Reakcja starego na ciążę. Co tu się dzieje? Wybieramy imię dla chłopca. Couple Sweet, zakochana para. Couple Goals. Liza Kocenia, Furma Neymana, kolejny film. Co tu się odpierdala? Społeczność. Dzisiaj już na świecie? Nie. Boomers Family. Ty, ja muszę ich zobaczyć na jakimś Instagramie. Co tu się dzieje w ogóle? Boomers
Boomers Family 7. Ej, no nie wiem, nie mam pojęcia. Bo tu tak jest. Jest dziecko, dziecko, dziecko. I nagle też jest. Hello, Boomer Family, witam. Witamy również. Boomer Family. Boomers Family. I zaczęli robić szoty? Co tu się dzieje w ogóle? Happy Family, który zmienił content. Nie wiem, o co chodzi ty. To jest gość, który sam sobą nie reprezentuje nic i samemu by się nie wybił. Mam na myśli, że on jako persona nie jest ciekawy i przez to, że nie jest ciekawy, to musi żyć życiem innych i to obszernie komentować, nie? Co prawda mu to wyszło. No i tyle, nie? Uważam, że czasami faktycznie ma własne zdanie, ale często jest to też zdanie pod publiczkę. I niektóre fakty pomija niewygodne dla siebie, nie? Wkurwił mnie, powiem ci szczerze, że z tym, co ostatnio o mnie powiedział, na przykład na filmie, ponieważ powiem wam teraz fakt. A co powiedział? Więc tak. Dziękujemy Karolina za donata. Czy zaprosimy Nikitę na aferki? Processing. We will see. Jeśli powiem ci szczerze teraz fakt i to mówię z ręką na sercu, są na to dowody i Konopski nigdy w życiu tego nie podważy. Był pierwszą osobą, która dostała ofertę wypuszczenia filmu Stewarta gdzieś tam od mojego sztabu, powiedzmy. Nie? No nie dostał ode mnie, dostał telefon, no więc okej, okay, nagrał o kimś. Jak on się boja przy mówieniu? Nadpobudliwy gostek. Film. Czy miał rację, czy nie? Nie mówię o tym. Czy w tym filmie miał rację na temat Stewarta, czy nie miał racji? Tu w ogóle mnie to nie interesuje. Zmierzam do tego, że ocenił jedną stronę i w swoim chyba ostatnim filmie na jego temat powiedział, że chętnie komentuje odpowiedzi ludzi związanych z Pandora. Moją, Dubiela, wszystkich tam, nie? I był Stewart i on, to była jego jedyna odpowiedź, gdzie już siedział. On nie wiedział, Konopski, co się w tym filmie znajduje. Bo ludzie mówią, że ten film ostatecznie nie wyjaśnił nic i nie miał sensu. W porządku. Ale nie mając świadomości, co w tym filmie się znajduje, gdzieś strach podpowiedział mu, nie, ja nie chcę tego wrzucać, nie chcę tego oglądać. Więc tu uważam, że okej, czyli tak, rozmawiać o nim chętnie, ale pokazać odpowiedzi, która być może jest na jego niekorzyść, na niekorzyść Konopskiego, już niechętnie, nie? I gdy on nie chciał tego wrzucić, ja stwierdziłem po prostu, że to wrzucę, no bo kurwa nie będę się prosił innych ludzi. Ostatecznie wyszło, że chyba nikt z komentujących nie miał prawa do tego, ponieważ te filmy zaczęły znikać w ogóle na mocy prawa autorskiego. A z Sylwkiem nie miałem wtedy kontaktu. Okay. Znaczy inaczej, ja zadzwoniłem raz do Sylwestra, on nie odebrał. Prawdopodobnie nie wie, że nawet to ja dzwoniłem, pewnie nie ma mojego numeru, bo za każdym razem, jak kiedyś dzwoniłem, to był zdziwiony, że to ja. Więc nie wiem, niczy sobie nigdy nie zapisał. Wrzuciłem to ja, i za to zostałem nazwany hieną, gdzie ludzie nie wiedzą tylko jednego, już nie chcę tego przeciągać tematu, że ja, oni myślą, że ja się podłączam pod aferki, sratatata, gdzie ja w ogóle z tego tak naprawdę nie żyję, ja mam swoje pole do popisu na Fame MMA, zarabiam zajebiste pieniądze i wrzucenie jakiegoś filmu ze Stewartem, gdzie jeszcze z niego przelałem pieniądze na cele charytatywne, nie daje mi żadnej jakiejś kurwa... Zębo, wiesz ile w ogóle on ma lat? Wiem, co sądzę o Zębo? W porządku, ale to kiedyś oglądaliśmy częściej w sumie, teraz... Czy można wrócić czasem w sumie do niego na rozpoczęcie streama? Spoko, w porządku jest. Takiego zasięgu, że ludzie sobie cokolwiek... Wiesz, nie daje mi to takich profitów, jak ludzie sobie wyobrażają tak naprawdę, nie? Więc to mnie wkurwiło, że miał szansę wrzucić film, a nie wrzucił, a jak ja to udostępniłem ludziom, to stwierdził, że jestem hieną. Tak jakby sobie uzurpował tylko prawo do wypowiadania się na ten temat. Mamy pierwsze zapytanie z Twittera, jakby jest takie kontrowersyjne dla ciebie, no. Ale Nene to ja napisał. No. Tutaj w ogóle macie też tweety, wyskakują jakby w momencie, gdy wpisujecie hashtag aferki. O, jest ten. A ty, Amadi, ile podałeś fałszywych treści w internecie? Dobrze. A problem masz do kogoś? Okej. Okay. I to jest zajebiste pytanie. To jest pytanie, którego pragnąłem. To mogę wodę? Proszę przykład. Może jest w chuj ludzi na czacie. Mhm. Proszę przykład. Ja odpowiem na każdy. Gdzie podam jakiekolwiek. Zobacz, że ja uważam, że część ludzi w Pandora Gate została pokrzywdzona. Część coś tam brud za pazurami miała. Ja podałem informację na temat jednej osoby to chyba, która zrobiła najgorsze czyny. Ze wszystkich chyba, tylko na pewno. Szklankę to ci tak, dzięki bardzo. Zrobię smaczne picie. Nie wiem, co to jest. Możemy napisać do Olki, to ona jeszcze zrobi. I co? I to się okazało prawdą. Ja nie podaję właśnie ludziom fałszywych informacji. Nigdy. Nigdy. Ludzie napisali, że na przykład fałszywą informacją jest... Że łamałeś ludziom czaszki.
Nie, to chyba chodzi o moją część. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że na przykład często kłamiesz, że niby nie trenujesz, a trenujesz. To był raz w życiu. Za każdym razem, jak trenuję, teraz to mówię, że trenuję. Jak za każdym razem, jak nie trenuję, to mówię, że nie trenuję. Za każdym razem. Powiedziałem to raz w życiu. To był początek mojej kariery, to było przed wiewiórem. Ten jeden, jedyny raz. Ale nie możecie patrzeć na taktykę w walce, bo ja mogę na przykład powiedzieć to co zarzucą mi kłamstwo, jeśli ja będę mówił, że na przykład, a chcesz się bić w stójce, to wjadę w ciebie w stójce, a pierwsze co zrobię, to wejdę mu w nogi. Okay. To już jest walka i to się rządzi troszeczkę innymi prawami. No tak. Okay. Jeszcze ludzie podają tańcule. Siekiera, ja nie z czym ja skłamałem? Bo nie wiem z czym, przecież ja pytają się o drugi film tańculi. Okej, drugi film tańculi, w porządku, na tańcule. Ale oni powiedzieli, że ja podaję fałszywe informacje wcześniej. Mm-hmm. A to nie jest fałszywa informacja, tylko powiedziałem, że wypuszczę film, którego nie wypuściłem, ale ja powiedziałem, że zostawiam prawo panu Jackowi do tego wszystkiego. Czy pan Jacek kiedyś z tego skorzysta? Myślę, że tak. Myślę, że z tego co wiem, to będzie najbardziej wykorzystany do rozprawy w sądzie, która udowodni rację pana Jacka. Konie, jakaś dziwna plaga. Dla was jeszcze czy... No i koniec, moi drodzy. No ciekawy, moi drodzy. Trochę się ożywiłem, słuchając Amadeusza. Pozytywny kostek.